Paradna klatka schodowa w Zamku Pszczyńskim powstała w czasie jego ostatniej przebudowy w latach 70. XIX wieku, kiedy należał do rodziny Hochberg von Pless. Zdobiący ją jednak Gobeli pamięta jeszcze czasy poprzednich właścicieli, rodu Anhalt-Kettel-Pless. W połowie XVIII wieku książę pszczyński Friedrich Erdmann von Anhalt-Kettel-Pless otrzymał go w prezencie od swojej kuzynki, Zofii Anhalt-Zerbst, znanej lepiej jako caryca Katarzyna II. Warto wspomnieć, że to dzięki jej wstawiennictwu mógł on objąć dobra pszczyńskie. Kiedy bowiem jego wuj, Johann von Promnitz, wyznaczył go w 1765 roku na spadkobiercę, Anhalt służył w armii francuskiej Ludwika XV. Król pruski nie mógł na to patrzeć przychylnym okiem. Niezrażony książę udał się jednak szukać pomocy na dworze wpływowej kuzynki w Petersburgu, gdzie zabawił kilka miesięcy przyjmowany z honorami. Jej wstawiennictwo okazało się nader skuteczne. Nie tylko został właścicielem dóbr pszczyńskich, ale też otrzymał śląskie obywatelstwo i mógł kontynuować służbę w armii francuskiej. Powróćmy jednak do Gobelinu. Powstał około 1650 roku. Po ostatniej przebudowie Zamku Pszczyńskiego w latach 70. XIX wieku zawiózł w eksponowanym miejscu klatki schodowej specjalnie dla niego przygotowanej, bogatej oprawy. Znajdujące się w dolnej części gobelinu na bordiurze napisy dostarczają nam informacji na jego temat. Po lewej znajdują się dwie litery B przedzielone tarczą. To znak miasta Brukseli, gdzie powstał. Po prawej widnieje napis, dzięki któremu wiemy, że gobelin wykonano w warsztacie wdowy Podkaczu, który nazywał się Guillaume van de Weyver. W kartuszu pośrodku umieszczono łaciński napis identyfikujący scenę. Stąd wiemy, że gobelin przedstawia synów Amazonek szukających rodziców. Gobelin należy do serii tapiserii, które produkowano w Brukseli i Antwerpii i które ilustrowały historię z życia Amazonek, mitycznych wojowniczek. Oprócz sceny, którą widzimy na gobelinie z Zamku Pszczyńskiego, przedstawiano na nich również spotkanie pomiędzy Herkulesem, Tezeuszem i Amazonkami, spotkanie Aleksandra Wielkiego i królowej Amazonek Talestris, sceny bardziej krwawe, takie jak zabicie synów Amazonek i Amazonki zabijające swych mężów, a wreszcie scenę ukazującą koronację dwóch królowych. Dziś trudno odnaleźć źródła, które dostarczałyby nam więcej informacji na temat sceny ukazującej synów Amazonek poszukujących rodziców, którą widzimy na gobelinie z Zamku Pszczyńskiego. Specjalistom zajmującym się badaniem tapiserii ze scenami z życia Amazonek nastręcza też problemów kolejność następowania po sobie poszczególnych scen. Tym jednak dawni właściciele tych pięknych przedmiotów wcale się nie przejmowali. Począwszy od XVII wieku, tego rodzaju zespoły dzieł wcale nie były wieszane w rezydencjach w takiej kolejności, by opowiadały jakąś historię. Traktowano je raczej jako odrębne epizody i mogły być prezentowane przez właściciela zgodnie z jego prywatnym życzeniem czy potrzebą. Warto podkreślić, że produkcja serii tapiserii ze scenami z życia Amazonek była bardzo ograniczona. Po dziś dzień zachowało się tylko kilka przykładów, wśród nich gobelin z Zamku Pszczyńskiego, co stawia go w szeregu dzieł unikatowych.